Sport. A my teraz wędrujemy do stolicy Wielkopolski, do Poznania, bo tam Rada Miejska przyjęła mimo protestów kartę LGBT. Więcej szczegółów ma Jolanta Hajtasz, redaktor naczelna Wielkopolskiego Kuriera Wnet oraz wiceprezes SDP. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panie redaktorze. I Centrum Monitoringu Wolności Prasy, również Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Pani redaktor, co właściwie zawiera ta karta i jak ona ma pomóc osobom ze społeczności LGBTQ+ w życiu codziennym? Karta została przyjęta, przegłosowana przez Radę Miasta Poznania 11 lutego, czyli dwa dni temu, we wtorek. Nazywa się bardzo szumnie Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym i jeżeli byśmy mieli analizować właśnie tę nazwę, to trudno, żebyśmy byli przeciwko, prawda? Bo po prostu kto z nas jest przeciwny równości kobiet i mężczyzn, panie redaktorze? Natomiast nikt, prawda? Natomiast karta po prostu reguluje praktycznie chyba wszystkie obszary aktywności miasta, bo po prostu jakby narzuca ten rodzaj takiej właśnie takiego traktowania równości kobiet i mężczyzn w sposób tak jakiś arbitralny, który po prostu jest chwilami sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem, a chwilami oczywiście jest szalenie niebezpieczny, ponieważ pod tym sformułowaniem, co już praktyka krajów znających rzeczywistość Unii Europejskiej po prostu nam podsuwa, no takie zachowania po prostu mogą być, prowadzą do promowania ideologii LGBT, promowania ideologii gender w szkołach, w edukacji, we wszystkich dziedzinach życia. Co na przykład sprowadza się do tego, że firmy, które dzisiaj będą, czy za chwilę będą startować w przetargach ogłaszanych przez miasto Poznań, będą również oceniane pod kątem tak zwanego kryterium równościowego, czyli przestrzegania tej karty, co może oznaczać, że firma składająca się, nie wiem, czy zarządzana w większości przez mężczyzn, czy przez kobiety, będzie mogła podważać, na przykład, znaczy będzie jej wygranie będzie mogło być kwestionowane właśnie ze względu na to, że tej równości nie przestrzega, no bo nie wiem, jest nierówna liczba osób, albo ktoś będzie właśnie kwestionował, że jest jakiś rodzaj dyskryminacji. Co przede wszystkim budzi ogromny sprzeciw i bym powiedziała wielki niepokój, ale niepokój to jest po prostu nawet za małe słowo, co jest bardzo groźne przez przyjęcie tej karty, to jest właśnie to, że wprowadza się to myślenie zgodne z ideologią LGBT, równania po prostu ideologii gender z obowiązującym systemem prawnym i systemem moralnym w Polsce. Wprowadza się także do edukacji, do szkół, bo po prostu będą możliwe realizacja tej karty w praktyce sprowadzi się do tego, że będą możliwe po prostu takie rozwiązania przyjmowane w edukacji, które będą kuchennymi niejako właśnie schodami wprowadzać do edukacji po prostu charakterystyczne dla ideologii LGBT pojęcia, treści na temat rodziców, na temat prokreacji, na temat zachowań i wychowania chłopców i dziewczynek, więc jest to absolutnie niepokojące. Chciałam też powiedzieć, jeśli mogę jeszcze, tak, o bardzo ważnej inicjatywie, bo bardzo późno wypłynęła w ogóle sprawa, że Poznań będzie głosował na Radzie Miasta w sferze publicznej, że będzie głosował tą właśnie Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn już na Radzie Miasta Poznania. Bardzo słabo była sprawa nagłośniona wtedy, kiedy odbywały się tak zwane konsultacje społeczne. Mówię tak zwane, ponieważ z racji tego, że jestem również członkiem takiego forum organizacji pozarządowych, które powstaje w Poznaniu, jest w fazie rejestracji. Jest nas ponad 60 różnego rodzaju organizacji, które ze sobą zamierzają współpracować, współdziałać, które opierają się w swojej działalności na wartościach chrześcijańskich, na wartościach patriotycznych. Zawiązaliśmy takie porozumienie, ono nazywa się Forum
dokładnie Forum Współpracy Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych. I tak się zbiegło, że właśnie nasze pierwsze publiczne stanowisko przyjęte na spotkaniu dokładnie 11, w tym samym dniu, 11 lutego, jest stanowczym protestem przeciwko uchwaleniu tej karty, przeciwko treści, jakie ta karta zawiera i przeciwko trybowi jej po prostu przyjmowania, bo bez szerokiej debaty, bez rzeczywistych konsultacji społecznych to się odbyło. I miasto po prostu uznało za sprawę priorytetową dla siebie, dla samorządu, właśnie tą sprawę równości płci, wprowadzając to do wszystkich możliwych za chwilę pewnie dokumentów, co jak wiemy po prostu jest bardzo, bardzo niebezpieczne i jest zagrożeniem dla i zwykłych rodzin, zwykłych składających się z kobiety, mężczyzny, dzieci i też wszystkich, którym leży po prostu na sercu dobro w edukowaniu dzieci, dobro w ich wychowywaniu. I trzeba to mieć na uwadze. Co dalej? Jedna, jedyna sprawa, jest jeszcze w tej chwili jakaś nadzieja, że wojewoda Wielkopolski, do którego właśnie forum tych organizacji zwróci się w najbliższym czasie z listem wprost, przedstawiającym bardzo rzeczowe argumenty przeciwko przyjmowaniu tej karty, uchyli po prostu tą uchwałę, korzystając ze swoich prerogatyw, bo w naszej ocenie i po wszelkich analizach jesteśmy o tym przekonani, że po prostu są zapisy tej karty naruszają polskie prawo. I mogę tutaj jakieś przykłady podawać, jeśli mamy czas. Chociażby właśnie taki, że artykuł 13 w karcie zobowiązuje miasto Poznań do sprawdzania materiałów edukacyjnych w szkołach i innych programów edukacyjnych oraz metodach nauczania w celu zapewnienia, że zwalczają one stereotypowe postawy i praktyki. Ale to stanowi ingerencję w prawa rodziców do wpływu na wychowanie i edukację swych dzieci, chronionych konstytucją. Czyli już nawet ten jeden przykład pokazuje, że karta jest sprzeczna z obowiązującym porządkiem prawnym, nigdy nie powinna być przez samorząd przyjęta, więc na takie rzeczy chcemy w tym liście do wojewody zwrócić uwagę, a myślę, że to jest bardzo, bardzo pozytywny sygnał, że w Poznaniu zawiązuje się coś, co jest forum współpracy, platformą do współpracy rozproszonych i działających indywidualnie do tej pory organizacji pozarządowych, by przeciwstawiać się tej ofensywie ideologii LGBT, gender, czy w ogóle nazwijmy to takiej lewackiej, jaka w naszym mieście od czasu objęcia przez pana Jacka Jaśkowiaka prezydentury obowiązuje, bo to, że Poznań jest awangardą, że tak powiem, w forsowaniu ideologii LGBT w Polsce, to chyba nikt już nie ma wątpliwości. I zobaczymy, jak będzie, czy będzie opór, a jeśli będzie, to jak silny. Jolanta Hajdasz, redaktor naczelna Wielkopolskiego Kuriera Wnet, była gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 16:50 na zegarach. To my znowu się będziemy posiłkować wiedzą i gustem muzycznym Jana Dudzińskiego. Piosenka pod enigmatycznym tytułem Today.